Właśnie zakończyło się drugie spotkanie 31. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze a Koroną Kielce. Zapraszam do krótkiego komentarza na temat tego meczu. Drugie spotkanie piątkowe i drugie spotkanie grupy B, bo o 18:00 spotkały się ze sobą Zagłębie Lubin z Łódzkim Klubem Sportowym. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla gospodarzy. Jednak to spotkanie wydawało mi się tego dnia ciekawsze. Górnik Zabrze, który bądź co bądź jeszcze ma szansę na spadek, ale wydaje mi się, że po tym meczu już ma praktycznie zerowe. I Korona Kielce, która początkowo za Macieja Bartoszka prezentowała formę w skali wznoszącej, natomiast w tym momencie trochę obniża loty. Wynik tego spotkania to 3-2 i muszę przyznać, że był to naprawdę ciekawy mecz. I nie mówię tego jedynie ze względu na fakt, że w końcu mieliśmy kibiców na trybunach, bo w Zabrzu usiadło ich ponad 4000. Na niektórych stadionach w Ekstraklasie jest to frekwencja bez pandemii. Ale mówię to właśnie ze względu na fakt, że Górnik z Koroną to zazwyczaj dobre mecze, dużo bramek pada. No a Korona Kielce mało co grać. Szczególnie, że ostatnie spotkania tego zespołu są mega ciekawe. Potrafili na wyjazdach robić różne rzeczy. Potrafili wygrać w Szczecinie. Potrafili wygrać w Płocku z Wisłą 4-1. Potrafili postawić się Piastowi Gliwice. Potrafili, przez pewien czas oczywiście, potrafili zremisować w Lubinie. Aha, jeszcze muszę dodać, że tak jak mówiłem w poprzednim filmie, że Górnik Zabrze u siebie, a Górnik Zabrze na wyjeździe to są dwie inne instytucje, żebym się tak wyrażę, dwa inne kluby, bo Górnik przegrał w tym sezonie tylko raz na własnym stadionie, był to mecz z Lechem Poznań i było to jeszcze chyba w październiku albo w lecie, więc to już kompletnie prawie rok temu. Więc Koronę Kielce czekała trudna przeprawa. Natomiast postawiła się też Korona przez dłuższy czas, nawet prowadziła w tym meczu. Ale zacznijmy od początku, mówię, Górnik na samym początku mocno atakował i to były naprawdę niezłe akcje. Nawet w pierwszej minucie tego meczu była szansa Jimeneza, który wyszedł sam na sam. Korona dość mocno się gubiła, ale też nie była bez zdania w tym meczu, gdyż kontrowała. I dużo sytuacji miał głównie Petteri Forsell, który uderzał bądź co bądź z rzutów wolnych, gdy nawet wydawało się, że ta piłka jest postawiona bardzo daleko od bramki, to już jakieś 30-40 metrów, to on i tak uderzał po prostu tak, że Martin Chudy musiał się starać, żeby tą piłkę wybronić. Ale Górnicy również mieli swoje atuty z rzutów wolnych. Prochaska też na samym początku meczu, to była chyba bodajże 4. minuta, uderzył w słupek. No i Górnik, jakbym miał tak ogólnie powiedzieć, w pierwszej połowie grał lepiej. Ale no Korona też miała swoje szanse. Górnik tak naprawdę mógł w tej pierwszej połowie już strzelić kilka bramek, bo tych sytuacji było sporo. Tam była jeszcze szansa zawodnika, który strzelił gola w Poznaniu z Lechem, czyli Krawczyka. I powiem szczerze, że bardzo mocno gubił się w pierwszej połowie bramkarz Korony Kielce, Marek Kozioł. Jak w poprzednich meczach grał naprawdę solidnie, to w tej połowie miał dużo dziwnych zachowań, jakieś wybicie pod nogi zawodników Górnika, dziwne piąstkowanie, był mocno niepewny. I pierwszy gol w tym meczu padł w minucie 19, Georgios Giakoumakis. No tam też było takie dość mocne zamieszanie w polu karnym. Piłka spadła mu na nogę, on tam dostawił tą nogę i chyba z około 5 metra strzelił bramkę, było 1-0. I to był jedyny gol w pierwszej połowie, która już tak naprawdę w tym momencie była ciekawa. Szanse z obu stron. Aha, jeszcze Michael Gardawski był dość aktywny na lewej stronie w pierwszej połowie. Jeśli chodzi o drugą, no to zaczęła się dość ostro i mówię, były tam przepychanki, głównie Marcin Cebula z Manechem. We wszystko jeszcze angażował się Igor Angulo oraz Wiśniewski i o dziwo sędzia pan Paweł Raczkowski podyktował dwie czerwone kartki dla obu zawodników, więc i Cebula i Manech wylecieli z boiska i oba zespoły grały w dziesiątkę, co mnie szczerze mówiąc ucieszyło, gdyż
wiadomo jak to jest w Ekstraklasie, im więcej miejsca na boisku, tym lepiej. Mniej zawodników, to też lepiej. I myślę, że to też mogło zaważyć na tym, że w drugiej połowie widzieliśmy aż 4 bramki. I mieliśmy też tam potem właśnie dużo takich ostrych zagrań. Szymusik był między innymi sfaulowany przez Jimeneza. W 59 minucie Korona Kielce wyrównała stan tego meczu na 1-1. Gola strzelił Petteri Forsell bezpośrednio strzałem z rzutu wolnego. Natomiast ta piłka jeszcze się odbiła od muru i Igor Angulo skierował piłkę do siatki, ale ten gol nie jest uznany jako samobój, tylko jako gol pod Forsella. Ten chłopak ma naprawdę dobrą nogę do strzałów. Jest ogólnie bardzo techniczny, przywalają się do jego wagi, do jego sposobu poruszania, do jego wzrostu. Natomiast jeśli grasz dobrze w piłkę... Ja w ogóle zauważyłem, że ci grubsi piłkarze są jacyś tacy lepsi na boisku. Nie wiem, Sebek Mila jak był gruby, to grał dobrze. Ronaldo, ten z Brazylii, przecież zapieprzał na tym boisku jak powalony. No i Petteri Forsell naprawdę gra dobrze, też ma pewnie nadwagę. Był to gol zaskakujący, natomiast potem jeszcze mieliśmy, Korona Kielce objęła prowadzenie i Górnik mógł się denerwować, że pomimo tych wielu sytuacji w pierwszej połowie i wielu sytuacji w drugiej połowie stracił prowadzenie i stracił nawet remis. Kilka minut grał nawet przegrywając. Był to gol Szymusika i tam Wasil Antalopoulos nie upilnował go przy rzucie rożnym, który bił Petteri Forsell. Milan Radin chyba strącił piłkę do Szymusika i ten bezpośrednio dołożył nogę i strzelił gola na 2-1. Ta radość, po prostu pierwszy gol w Ekstraklasie Szymusika bodajże. No i Korona Kielce objęła prowadzenie i było to dość zaskakujące. Natomiast nie trwało to długo. Nie trwało to długo ze względu na fakt, że już w 86 minucie mieliśmy kolejnego gola w tym meczu. Czwarty gol, tym razem był to gol samobójczy Gniaticia. Górnik Zabrze wyrównał. Było dość duże zamieszanie na 5. metrze. Gniatić po prostu nieszczęśliwie wpadł na piłkę, która odbiła się od słupka, czy tam od poprzeczki i dobił ją. Gniatić w tej końcówce nie popisał się zupełnie, gdyż gol numer 5, czyli gol ostatni w tym meczu, Igora Angulo, w 94 minucie i 45 sekund bodajże. Z lewej strony dośrodkowanie, piłka, minęła Gniaticia, który tak naprawdę powinien być bliżej Angulo i Angulo po prostu zostawił głowę, gol 3-2. Górnik, który tak naprawdę tym zwycięstwem daje sobie już praktycznie utrzymanie w Ekstraklasie, a Korona Kielce mogła skrócić stratę do Wisły Kraków na tylko 2 punkty, a dzisiaj dalej ma tylko 5, a Wisła Kraków jest dopiero przed swoim meczem. Ciężko się dzieje w tej Ekstraklasie, ciężko się dzieje. Przejdźmy do plusów zawodników tego meczu. Jeśli chodzi o Górnika Zabrze, na pewno Wiśniewski, bardzo dobre spotkanie. Dobrze zagrał Giacoumakis, Erik Janża i Jimenez. Natomiast jeśli chodzi o Koronę Kielce, Michał Gardawski, Petteri Forsell i Szymusik, to było drugie spotkanie 31. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Widzimy się w następnych meczach przy następnej okazji. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.